No i proszę Państwa, teraz sprawy krajowe, czy to na poważnie, czy na serio. Mieliśmy przedwczoraj występ niemieckiej grupy śpiewaczej na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Sobie panowie dla animuszu zaśpiewali piosenkę podobno ludową, którą w Polsce znamy jako Heili Heilo. A potem wystąpił szef grupy Webera. Nie wiem, czy to po angielsku jest Gruppen, czy po niemiecku. To będzie Gruppenführer Weber i powiedział, że on tu będzie walczył z polskim rządem jako szef partii europejskiej. Komentatorzy: Marek Formela, Gazeta Gdańska, Marek Król, publicysta. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Marek Formela najpierw. No, Gdańska Strefa Prestiżu, no to jest w ogóle nieoceniony portal. Widzę, że ostro gra na nerwach władzom tego wolnego miasta w Gdańska. Jego włodarze twierdzą, że są stolicą Kaszubszczyzny. Coś no to nowego. Nowe spojrzenie, coś nowego całkowicie. Tak, to jest nowatorskie podejście w ogóle do historii wszystkiego. Przybysze gdzieś z Nadniemna, gdzieś z jakiejś Białorusi przebrali się i ich potomkowie udają Niemców od pokoleń, udają lepiej niż było, by to robili rodowici Niemcy. O co chodzi z tym Heili Heilo i dlaczego nikt nie zareagował? No, to jest no przede wszystkim zadziwia, że goście z Niemiec najpierw składają wieńce pod pomnikiem bohaterów Westerplatte, a potem udają, że nie ma związku między tym, co śpiewają, a historią tego miejsca, historią, którą zapisali ich rodacy. Pieśń, którą wykonali, to co prawda jest pieśń z XIX wieku, ale ona w każdej Wikipedii, zresztą wszyscy o tym wiemy, jest uważana za pieśń, za marsz bojowy, pieśń bojową, marszową żołnierzy Wehrmachtu. W śpiewniku Wehrmachtu ta pieśń jest zamieszczona na stronie 33. I przybysze spod Norymbergi, zaznaczam, spod Norymbergi, doskonale wiedzą, jaką partyturę słyszą Polacy, kiedy śpiewa się marsz, radosny marsz Wehrmachtu. Marsz, który Wehrmacht uczynił znakiem rozpoznawczym swoich sukcesów militarnych, swoich zbrodni, swojego przemarszu przez Europę. No w tej sytuacji stanowisko władz Gdańska powinno być znacząco inne. I stanowisko organizatora jarmarku. Jarmark organizuje spółka komunalna, której członkowie kierownictwa wywodzą się ze strefy polityczno-gospodarczej Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Stoi na czele Rady Nadzorczej były szef gabinetu wojewody gdańskiego w stanie wojennym. Takie kariery i takie alianse możliwe tylko są w Gdańsku. Głębsze są nawet przeprosiny, które nadesłano z południowych Niemiec w tej sprawie, niż reakcja władz Gdańska, które najwyraźniej próbują bagatelizować, ale próbują bagatelizować, bo od lat, co na łamach Gazety Gdańskiej starannie przypominamy, budują klimat i narrację rozgrzeszającą historię wolnego miasta Gdańska, czyniącą historię, zwłaszcza po 1933 roku, wolnego miasta Gdańska jako właściwie część naszej wspólnej tożsamości. Nic dziwnego, że goście spod Norymbergi uznali, że są u siebie w domu. Dobrze się poczuli. Warto wspomnieć, że ten niemiecki Gdańsk, który oglądają przybysze, to jest co do jednego odbudowany. Tam były ruiny. Mówi o tym moja mama, która chodziła w Gdańsku do podstawówki. I tam były po prostu góry gruzów. I gdyby nie polski wysiłek, gdyby nie polskie pieniądze, to nic by ci Niemcy nie oglądali, gdyby nie polskie poszanowanie dla tradycji. O tym jakoś podejrzewam, przewodnicy nie wspominają. Marek Król, publicysta, ten występ Heili Heilo pojawił się, no a tutaj nas autorytety, nie wiem, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej pouczają, że to taka piosenka. W ogóle o co chodzi? To jest XIX-wieczna piosenka biesiadna. Czego się czepiać?
No, ja pamiętam opowieści moich rodziców, że jak wkraczali Niemcy, była defilada w Poznaniu, no to właśnie ta piosenka była śpiewana i jak w jakichś filmach historycznych się pojawiała, to mój ojciec i moja mama to dostawali dreszczy, bo przypomniali mi się ci żołnierze Wehrmachtu, którzy ścili, maszerując z podniesioną prawą ręką do góry, śpiewając Heili, Heilo. Także no, myślę, że to pokolenie, które rządzi Gdańskiem, ale też Poznaniem, pokolenie wykształciuchów, które nie ma tej wrażliwości historycznej, nie ma pojęcia w ogóle, do czego doszło. Ja powiem, że są plusy dodatnie tu w tym wszystkim, bo nie śpiewali tego w mundurach w Gdańsku, tylko w strojach ludowych, więc jeszcze wszystko przed nami. Choć zielonych, tak. No i to jest przerażające, tak jak przerażające jest, wielokrotnie z Markiem o tym rozmawialiśmy, że dalej jest rondo Wolnego Miasta Gdańsk, które było no, najbardziej nazistowskim miastem w całej, chociaż nie należało przecież do Rzeszy, ale najbardziej nazistowskim. Tam upartyjnienie w NSDAP przekraczało 92%, 3% jak dobrze pamiętam, a nieżyjący już profesor Wilczyński, który był synem dyrektora Narodowego Banku Polskiego, delegatury w Gdańsku, no to pamiętam, jak on mi opowiada te ostatnie lata, kiedy właściwie od 1937 roku Polacy byli strasznie represjonowani, bici przez bojówki niemieckie, także bici byli mniejszość polska. Tak, nawet ci Danzigerzy, czyli gdańszczanie niemieckiego pochodzenia, mówili, że po prostu przyjeżdżali agitatorzy gdzieś z głębi Niemiec, no i znajdowali głupków, którzy za tym podążali. Pytanie, skąd ci durnie się brali, którzy potem atakowali, a to Pocztę Polską, a to Westerplatte. To też taka uwaga, no uważamy Niemców za racjonalnych, za ludzi, którzy myślą o pieniądzach. No to dlaczego Wolny Gdańsk po utworzeniu Rzeczpospolitej blokował polski handel morski, zamiast się jak najszerzej otworzyć i z tego korzystać? Pytanie pewnie retoryczne troszkę, ale przechodzimy tym pytaniem do kolejnych osiągnięć niemieckich, no bo pytanie jest takie, czy Platforma Obywatelska została wzmocniona i PSL wystąpieniem szefa grupy Webera, czyli grupy Webera, grupy parlamentarnej Partii Ludowej. Nie wiem, czy można użyć słowa Gruppenführer Weber, no ale skoro Marek Król, no, można? Ale, no właśnie, chyba można. Führer Weber. Führer Weber i Oppositionsführer Tusk. I panowie tutaj no się nawzajem wspierają. To jest coś, co wzmacnia te formacje, takie poparcie jednoznaczne z Niemiec, z Europy, z tego ośrodka aspiracyjnego, gdzie wszyscy dążymy, gdzie wszyscy chcielibyśmy być tak przystojni i mądrzy jak Donald Tusk i może też również tak bogaci. Panowie, Marek Formela. Dopowiem jeszcze a propos tej tożsamości, o której pan redaktor powiedział. No ta polska tożsamość została przez Niemców zaszlachtowana na podstawie starannie przygotowanych list proskrypcyjnych przez Sturmbannführera SS Tregera. Polaków po prostu wymordowano i każdy, kto jest włodarzem takiej gminy jak Gdańsk, powinien mieć w pamięci, że Polacy zostali wymordowani w masowych egzekucjach, w różnych miejscach, znanych miejscach. I to poszukiwanie tożsamości po kantach niemieckiej historii jest obelgą wobec ofiar tych niemieckich zbrodni. I to moim zdaniem tu się różnimy, jeśli chodzi o pojmowanie polskiej racji stanu ze znaczącą częścią polityków Platformy, także tych, którzy mają władzę regionalną, władzę w gminach sprawują. Jakby sięgnąć trochę dalej do historii, to w czasie po drugim rozbiorze Polski, po pierwszym rozbiorze Polski, Gdańsk był cały czas terytorium Polski i opierał się Prusakom, nie chcąc, by oni tam weszli. W takim klimacie łatwiej przyjechać jakimś historycznym bęcwałom z Frankonii do Gdańska i wyśpiewywać pieśń, która jest bulwersująca. I w takim klimacie pan Parteivorsitzende Weber z przyjemnością nawiązuje dialog ze swoim kolegą Donaldem Tuskiem, czyli
opozycją z Führerem z Polski. No przecież natomiast to pytanie, które pan zadał o to, czy to pomoże, czy nie, otóż ja mam takie subiektywne bardzo przeświadczenie, że tym krokiem Weber przekroczył także pewną granicę, która zaczyna krępować co bardziej przytomnych, a jest ich tam niewielu, działaczy Platformy, bo to pokazuje bezpośrednią skalę zaangażowania obcego państwa, polityków spoza mandatu demokratycznego w Polsce do intensywnego i agresywnego wpływania na bieg polskich spraw. To nie jest dla części liderów PO, myślę, fortunne. To może być fortunne dla projektu, który tożsamościowo realizuje Zjednoczona Prawica. Marek Król, cierpliwość się kończy. No tak jak powiedział premier Morawiecki, no na to trzeba odpowiedzieć, bo nie, że jest to ingerencja wewnętrzne wybory kraju. No bezprzykładna chyba, Marku. Przykładna zupełnie. Dość taka bezczelna i arogancka i w stylu niemieckim. Zwłaszcza, i na to też zareagował premier Morawiecki, że kwestionuje tutaj sprawę praworządności, że Polska niszczy praworządność, a do tego dodał jeszcze, że niszczy wolne media. No i ja bym chciał, żeby niemieccy dziennikarze mieli taką swobodę wypowiedzi, jak jest w Polsce, która jest w ogóle niewyobrażalna w Niemczech, gdzie są trzymani dość mocno i kiedy jeden dziennikarz z CDF-u się wygadał, że po prostu są dyspozycje i tak dalej, to trzeba realizować, no bo w końcu muszą służyć państwu niemieckiemu, no to spotkało się to z dość ostrą krytyką i zaprzeczeniami jak zwykle, ale kto zna środowiska dziennikarzy niemieckich wie, że tam każdy dziennikarz jest funkcjonariuszem państwa niemieckiego i musi działać zgodnie z zaleceniami szefostwa. Także absurdalny atak. No i ja przypomnę, że Jean-Claude Juncker, odchodząc ze stanowiska przewodniczącego Rady Komisji Europejskiej, kiedy zastąpiony przez Ursulę von der Leyen, wyznał coś takiego, że praworządność za pieniądze za praworządność, używanie instrumentu praworządności nieokreślanego i wymyślonego przez Niemcy zabije Unię Europejską. Ja się w tym wypadku zgadzam z Jean-Claude Junckerem, że to jest jakiś szatański pomysł, ale Niemcy są opętani ideologicznie i trudno będzie im zejść z tego stylu działania, pouczania innych krajów, szczególnie Polskę, no bo wiesz, wiadomo, że to jest supermocarstwo moralne i supermocarstwo, jeżeli chodzi o praworządność. Marek Formela? No ja się całkowicie zgadzam z Markiem Królem. Lubię takie dyskusje. No w tej sprawie myślę, że tylko w Platformie moglibyśmy napotkać na polemistów, bo dla nich pojęcie, określenie Polska racja stanu jest całkowicie drugorzędne, no takie mam przynajmniej wrażenie, wobec kalendarza wyborczego i wobec obłąkańczego programu wyborczego polegającego na odsunięciu PiS-u od władzy, niezależnie pod jakim pretekstem, niezależnie bez względu na cenę, jaką przychodzi zapłacić. I w tej konstrukcji ekspresyjne, nie pierwsze zresztą, bo przypominam o tych zaporach ogniowych, które pan Weber chciał niedawno też budować w sprawie Polski. No w tej sprawie ekspresyjne wystąpienie pana Webera no, komponuje się z tą strategią powrotu do władzy za wszelką cenę, bez względu na koszty, którą Platforma realizuje. Natomiast fakt, iż w XXI wieku pojawia się polityk niemiecki, który z bezczelnością równą nazistom, którzy formułowali różnego rodzaju żądania pod adresem Polski, chociażby tu opodal Gdańska w sprawie korytarza, no to z czymś takim to no nie sądzę, żebyśmy się mieli okazję spotkać w ostatnich 20-30 latach. No, zobaczymy, bo jeszcze wam pokażemy, to zdaje się było hasło, czy więcej zobaczycie
To było hasło ostatniego zjazdu AfD, więc, czyli Alternatywy dla Niemiec. Więc ze strony niemieckiej mogą być jeszcze niespodzianki. Panowie, korzystając, zostało nam jeszcze kilka minut. W 2007 roku Jarosław Kaczyński na czele Prawa i Sprawiedliwości, jego koalicjantem był i Samoobrona pana Lepera i Liga Polskich Rodzin pana Giertycha, zarządził przedterminowe wybory i była bardzo ostra kampania Platformy Obywatelskiej. Porównajmy może ten okres i tamtą kampanię, w której PiS stracił władzę, do tych czasów i tych wyzwań. Marek Król. No, mi się wydaje, że trochę jest inne już dzisiaj społeczeństwo. Świadomość tego, że te wybory będą nie tylko o wynik wyborczy partii, która będzie miała największe poparcie, ale tak naprawdę są wybory o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej. I tylko PiS w tym wypadku gwarantuje to, że nie będziemy tańcować w tym federalistycznym tańcu, które proponuje głównie Berlin, tak cicho, lekko wspierany, raz mocniej, raz słabiej przez Francję. Także nie jest to sytuacja porównywalna. Wtedy mieliśmy taki stan, że w zasadzie większość to były partie zewnętrzne na czele z Platformą Obywatelską. I zdania tutaj nie zmieniam, że Prawo i Sprawiedliwość mimo różnych wad, zalet i tak dalej jest partią reprezentującą interesy polskie czy polską rację stanu, jak mówi tutaj o tym Marek Formela. Też oczywiście ociera się o nacjonalizm, bo mówienie o polskiej racji stanu to jest nacjonalistyczne. To o tym mogą mówić tylko takie kraje jak Niemcy. No ale wtedy argumentem była europejskość, prawda? Że ta platforma jest taka europejska i będzie rządzić, będzie tak jak w Europie. Dzisiaj każdy może zobaczyć, jak jest na przykład w Paryżu albo w Niemczech. Zdaje się, w jakimś forum dyskusyjnym niemieckim pojawił się taki pomysł, że może by to granicę Polski tak przesunąć o gdzieś 200 kilometrów na zachód, to mielibyśmy spokój na ulicach. Marek Formela. Dzisiaj symbolem europejskości są laczki Tuska za 1000 euro albo jego emerytura polegająca na kumulowanym odpisie od wynagrodzenia wypłacanego w Brukseli ze składki, w tym także składki polskich obywateli. Ale zdaje się, nie wolno mówić, jaka to jest suma, prawda? No, świadczenie przechodnie, co można sprawdzić w zarządzeniu numer 300 Unii Europejskiej, wynosi 65% w pierwszej grupie, w której znajdował się Donald Tusk. Ostatnia pensja 32 700 euro. Łącznie było to przez dwa lata 325 000 euro Transitional Allowance, świadczenia przechodniego, które miało zaszczepić Donalda Tuska przed pokusami wykonywania kroków w złym kierunku gospodarczym czy też politycznym. No tak to wygląda od kuchni. Natomiast co do oceny tej fundamentalnej, no rzeczywiście warunki są nieporównywalne. Dzisiaj znaczenia nabrało dużo większego. Polacy uświadomili sobie, jakie znaczenie ma państwo. Co to znaczy państwo w sytuacji zagrożenia, na czym polega nasza wspólna siła i państwo jest reprezentantem tej siły w wymiarze zewnętrznym. A po drugie okazało się, że spójna polityka społeczna prowadzona przez wiele lat pokazała, że państwo jest współuczestnikiem naszego dobrostanu i że my, składając się na różne daniny publiczne, jesteśmy jednocześnie beneficjentami własnej pracowitości. I to zostało nie wybrane wąskie grupy, nie jacyś posiadacze fabryki okien, wagonów czy czegoś tam, tylko po prostu obywatele, którzy płacą podatki, są objęci panoramicznym oglądem państwa polskiego. To jest Polska solidarna, zapisana w Konstytucji. Przekroczenie tego brzegu, tego progu jest dla ekipy Donalda Tuska niemożliwe, ponieważ oni nie wiedzą, o czym my mówimy. Marek Król? Tak, no, dokładnie. To mamy zupełnie inne społeczeństwo, chociaż w dalszym ciągu poparcie dla Platformy Obywatelskiej jest bardzo duże. Te kpiny z prezydenta, które mieliśmy okazję słyszeć, o tak zwanej rurze żenujące, kompromitujące. Dlatego Donald Tusk robi wszystko nie tylko, żeby zwyciężyć, chociaż szanse ma niezbyt duże, co denerwuje towarzyszy niemieckich, ale przede wszystkim, żeby
zniszczyć instytucje państwa i to jest takie zlecenie z Berlina, które ciągłe, które nieustannie istnieje, a więc autorytet prezydenta, autorytet prezesa Narodowego Banku Polskiego, szefa pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. No, ostatnio jest podważana, i to jest ważna rzecz, może na sam koniec naszej rozmowy, wiara w ten systemy elektroniczne państwa, bo przy okazji nagonki na ministra Niedzielskiego, wiemy, tak? Pan lekarz, który nie sądził, że są logi w internecie, wobec tego się swobodnie skłamał, że się nie udało, okazuje się, że do systemu się nie zalogował, ale zalogował się potem i sobie spokojnie wystawił receptę, no więc kontrola miała nad receptami, ma jakby dwie role. No pierwsze, żeby państwo wiedziało, jakie są wystawiane, a drugie, żeby uniemożliwić sprzedawanie polskich leków dotowanych przez polskie państwo, no tak praktycznie rzecz biorąc, na cały świat. No i ta akcja, która teraz jest, że państwo patrzy w nasze dane, nie mamy prywatności. Mówią to ludzie, którzy mają telefony, prawda, od iPhone'ów albo jakichś Google'owych. Jest też skierowana, żeby, tak przynajmniej ja myślę, żeby podważyć w drugim kroku wiarygodność elektronicznej listy wyborców, co się przyda już za 2 miesiące. Marek Formela. No to jest cała kampania. Regionalnie posłowie urządzają arystokracja Platformy Regionalna urządza konferencje prasowe, podczas których sygnalizuje możliwość fałszowania wyniku wyborczego. To rzeczywiście jest spójna narracja polegająca być może na tym, żeby przygotować grunt do kwestionowania wyniku wyborczego, niezależnie od okoliczności. Nowa ordynacja daleko bardziej umacnia sposób nadzoru nad przebiegiem kampanii wyborczej. To też może być wnerwiające dla tych osób. A już tak gwoli anegdoty opowiem, że lamentująca w Gdańsku na długim targu pani poseł Pomaska, Agnieszka Pomaska, faworyta Donalda Tuska do różnych godności, 12 lat temu została przyłapana w nocy przez obywatela w czasie zatrzymania obywatelskiego podczas zrywania plakatów, postawiona przed sądem partyjnym. Szefową tego sądu była pani Dulkiewicz, obecna prezydent. Więc tak wyglądają adwokaci rzetelnych wyborów w Gdańsku. To jeszcze podsumowanie króciutko, Marek Król. No wszystko będzie robione w kierunku destabilizacji i podważania struktur. Pełna zgoda. Państwa, bo to jest główna misja, powiedziałbym, oprócz zwycięstwa Donalda Tuska i to mnie bardzo, 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 bardzo martwi, ponieważ te niestety działania pozostają w pamięci, zwłaszcza młodszych pokoleń, które nie mają doświadczenia, a przede wszystkim nie mają wiedzy historycznej i zdają się łatwo manipulować. I tak, proszę państwa, przed nami bardzo gorący okres, choć na dworze jakby upał lekko zelżał, ale będziemy o tym rozmawiać przy innych okazjach. Marek Formela, Gazeta Gdańska, Marek Król, publicysta. Dziękuję bardzo, do widzenia. Telewizji Dlaczego? Republika. Dziękujemy bardzo panom, a państwa zapraszam już za chwilę na serwis informacyjny. Piotr Kieroga już gotów i zaraz się tu pojawi.